Katowicach będzie głośno. Strefa kultury została ogrodzona, bo tam przez najbliższe dwa dni odbędzie się kilkadziesiąt koncertów. Program 18. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka to nie tylko weterani sceny elektronicznej, ale również młodzi twórcy innych gatunków muzycznych. Łukasz Kądziołka. Sezon festiwalowy czas zacząć. Tak było podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dzisiaj trwają już ostatnie przygotowania do rozpoczęcia 18. edycji. Koncert otwarcia odbył się w czwartek, ale główna część imprezy jak co roku w Strefie Kultury. Ostatnie lata były dla organizatorów ciężkie, ale festiwal wraca do rozmiaru sprzed pandemii. Ten rok już można nazwać normalnym, popandemicznym zupełnie. Wszystko myślimy, że wraca do normy. Nie ma jakichś niespodzianek. No i jest 5 scen, ponad 40 artystów ze świata i z Polski, więc możemy powiedzieć, że wracamy do formy. Może wydawać się, że impreza jest skierowana przede wszystkim do młodych fanów muzyki elektronicznej, ale program nie ogranicza się tylko do klubowych gatunków. Mamy takich reprezentantów jak Tangerine Dream, czyli klasyków takiego progresywno-rockowego, elektronicznego grania. Wielu osób ze starszych roczników na pewno dobrze ich kojarzy. Tauron Nowa Muzyka rusza dzisiaj i potrwa do niedzieli. Ostatni dzień to Fajrant w klubie festiwalowym w Dolinie Trzech Stawów. Zagra tam znana DJ-ka z Grenlandii, a wstęp mają nie tylko osoby z opaskami. W związku z imprezą drogi wokół Strefy Kultury będą zamknięte.